powodu tego filmu, tylko w ogóle, tak? W ogóle. Aktor nie może, wiesz, jak się wystawiać. No. Ja jest prośba, żeby nie kadrować spodni Łukasza. I jak zawsze, nagle ktoś wchodzi do środka. O, siszy, tak? Jesteśmy gotowi. Olu, możemy rozpoczynać? Dzień dobry, serdecznie witam w Tygodniku Kulturalnym i zapraszam na wydanie programu, w którym przyjrzymy się temu, jak twórcy mierzą się ze świetnie nam znanymi schematami. Jak zobaczymy, z bardzo różnym skutkiem. Oto nasze tematy. Do kin trafiły nowe filmy Stevena Frearsa, Rządzę i pieniądze, oraz Andrew Dominika, Zabić, jak to łatwo powiedzieć. Do księgarni powieść Szczepana Twardocha, Morfina, autor będzie naszym gościem specjalnym. Teatr Kapitol we Wrocławiu wystawił sztukę Ja, Piotr Rivière, Agaty Dudy-Gracz. Do sklepów płytowych trafiły nowe albumy Janusza Olejniczaka, Koncerty, i Piotra Orzechowskiego, Piano Hooligan, a w Bilbao Michał Znaniecki wystawił Króla Rogera. Temat jest taki, że Olejniczak gra na fortepianie, można powiedzieć. Ale wychodzi sobie nie doda, liczba pozostaje niezmienna. Natomiast jeśli mówimy o wyjściu poza schemat, to zajmijmy się teraz tą. No właśnie, Piano Hooligan. Jeden z najmłodszych, ale już bardzo, bardzo utytułowanych naszych pianistów jazzowych. Ale ja nie wiem, czy nie najważniejszą informacją jest tutaj to, że to jest chyba raptem drugi polski twórca, który w wytwórni Decca własnym nazwiskiem podpisuje autorską płytę. A rocznik, nie, zdaje się, Jacku, 90. Tak, ma 22 lata. Nie, no, było ich, Michał, chyba trochę więcej, bo mi też Maciej Grzybowski nagrał płytę. Nie chcę tej gry mieć. Nie sprzeczajmy się o to. Natomiast co otrzymujemy? No to jest to płyta pianisty jazzowego, ale płyta absolutnie z pogranicza, właściwie wymykająca się wszystkiego, z pogranicza wszystkiego. Wszystkiego, ponieważ Orzechowski wziął za punkt wyjścia ze swoich improwizacji jazzowych różne utwory Krzysztofa Pendereckiego. I po pierwsze tak, jest to płyta o zaskakującej fakturze brzmieniowej. No to jeśli tego słucha, to trudno uwierzyć, że to jest nagrane bez żadnych sztuczek technicznych, że to jest wszystko na sposób naturalny osiągnięte z fortepianu. Po drugie, są tutaj takie rzeczy jak polimorfia orkiestrowa, no, której on na fortepianie osiąga też niesamowitą mnogość brzmieni. Lacrimosa, która jest takim symbolem patetycznej muzyki na uroczyste okazje patriotyczne, tu dla niego staje się tematem do takich bardzo swobodnych improwizacji jazzowych. No, więc właśnie co utwór to naprawdę niespodzianka i zaskakujące. Co znamienne, ma taki glejt mistrza Pendereckiego, bo widziałem gdzieś, że napisał, że podpisuje. A to jest jeszcze, myślę, Łukasz, inna sprawa, bo to jest sprawa również samej muzyki Pendereckiego, bo myśmy właśnie tak go mniej więcej 10 lat temu odstawili na półkę kompozytor dokonany, prawda, i już... Ale nie słuchano. No, ale niedawno projekt na nas ogromne wrażenie. Ale Jacek, to jest właśnie kolejny dowód tego, że nagle ta muzyka... Od dwóch lat staje się inspiracją dla następnych pokoleń. W sposób zupełnie niespodziewany. Ja myślę, może ze względu na to, że to jest jakby mniejsze i że to jest jeden człowiek i tak dalej, nie stoi za tym taka machina i promocyjna i cała w ogóle otoczka, to ja tego słuchałem znowu niewtajemniczony i zrobiło tam piorunujące wrażenie. Ja bym powiedział, że Olejniczak to jest jakaś rozkosz, to jest jakaś przyjemność, a to jest nieprawdopodobna świeżość. Inne spojrzenie na tę muzykę, która w oryginale wydaje mi się trudna. Bardzo mi się podoba ten głos, słuchajcie, bo ja jestem tą płytą zmiażdżony, ale słuchając jej kolejny raz, pomyślałem nagle, że pomimo tego, że jest to niesłychanie, jak się wydaje, skomplikowana i trudna muzyka, to ja jestem w stanie tę płytę polecić komukolwiek. To dlatego, prawda, że i wykonanie, tam są momenty, kiedy się pojawiają bardzo piękne fragmenty w tym wszystkim, to jest w stanie moim zdaniem przekonać laika, kogoś, komu się puści, awangardową właściwie w różnych momentach muzykę i on, nie powiem, że będzie w stanie to zrozumieć w sensie muzycznym, ale będzie się w stanie z tym jakoś połączyć emocjonalnie. Fantastyczne zupełnie wykonanie. Ogromne wrażenie, to jest 22-latek bodajże. Tak. Lista jego nagród w ostatnich latach, jak zapewne wiecie, jest długa i coraz dłuższa. No nie wiem, czy to nie jest po prostu w tym momencie jeden z dwóch, trzech absolutnie najlepiej się zapowiadających na przyszłość polskich ale muzyków. Ale fajnie się ten zestaw ułożył, bo przecież Olejniczak też bardzo wcześnie dobył szóste miejsce w konkursie chopinowskim jako młodzieniec, więc mamy dwóch niegdysiejszego młodzieńca. Razem, tak. A, wspaniale, tak, oni pasują do siebie, dobry zestaw. W tym tygodniu Dobry tydzień, Morfina Twardocha i Piano Hooligan. Na drugim miejscu, tak pozwolę sobie, Piano Hooligan, na pierwszym miejscu Agata Dudy-Gracz, Piotr Rivière. Kapitol. Absolutny Piano Hooligan.
absolutnie powieść typu powieść, czyli Morfina Twardocha. No Morfina działa po prostu, działa, trzeba to sprawdzić. No i Pionochuligan. Dobrze, to sprawa tym razem jest dużo prostsza. Mamy jesień, zrobiło się zimno, to może ja powiem, że przepis tygodnika kulturalnego na najbliższy tydzień to jest morfina na oczy i orzech na uszy, tak? Piotr Orzechowski, Pionochuligan, znakomita płyta wychodząca od muzyki Pendereckiego. No i Szczepan Twardoch, Morfina, powieść, o której definitywnie na końcu roku dalej się będzie, myślę, dyskutować. To nasze wydarzenie tygodnia. Dziękuję za nasze spotkanie. Dziękujemy także Państwu, jak zawsze. Zapraszamy na kolejny tygodnik za tydzień w piątek wieczorem. Do zobaczenia. Psychokiller, tak. Jak zawsze, jak zawsze.